Tak jak stali widzowie to wiedzą, tak nowi może niekoniecznie, dlatego już muszę coś wytłumaczyć. Otóż okazuje się, że troszeczkę ze mnie gabcio i w gruncie rzeczy to jakieś problemy techniczne, jakieś ogólne problemy powiedzmy z klipami i tego typu rzeczy. To jest akurat na tym kanale norma. Odnoszę wrażenie, że to już jest nieodłączny element. To zawsze musi się stać co jakiś czas. No i tak jak wspomniałem, troszeczkę ze mnie gabcio. I jakby straciłem nieco czasu, no w gruncie rzeczy straciłem jeden odcinek, bo jak możecie zauważyć, mamy już jesień i to końcówkę pierwszego dnia. A spowodowane jest to tym, że tak troszeczkę zapomniało mi się kliknąć nagrywania, w sensie rozpocznij nagrywanie. I wychodzi na to, że przez prawie 30 minut gadałem praktycznie sam do siebie, także jest super, dobrze się bawię, jest fantastycznie, no ale w każdym razie opowiem wam pokrótce, co się stało, ale zanim to, no to witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Medieval Dynasty i zaczniemy sobie od... O proszę, Rubcik, co ty tam kombinujesz? I zaczniemy sobie od omówienia tego, co zrobiłem przez ten okres, powiedzmy, pierwszego dnia jesieni. Otóż tak, jak możecie zauważyć, postawiłem trzy sklepiki. Stragany? Trzy stragany. Tym myślę, że będziemy handlowali białym proszkiem. Tym myślę, że będziemy dealowali takimi rzeczami pokroju, powiedzmy, jakaś kontrabanda, jakieś, prawda, paserstwo, coś tego typu. No a tutaj myślę, że będziemy handlować surowcami. Albo na odwrót. A tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to ten stragan przeznaczymy sobie tak typowo, myślę, na właśnie sprzedaż tych strzał i tego typu rzeczy, takie pierdółki początkowe, powiedzmy. Ten stragan będzie na surowce, czyli w gruncie rzeczy będziemy tutaj sprzedawać... Co my tu będziemy sprzedawać? Zaraz wam powiem, co ja tu ustawiłem na sprzedaż, bo już się troszeczkę sam pogubiłem. Łowiectwo, wydobycie, produkcja, usługi, tak. Jeżeli chodzi o ten stragan, to będzie tu sprzedawana żywność. Jeszcze co prawda nie wiem, co dokładnie. Myślę, że jagody. Myślę, że ustawimy sobie po 25%. Widzę, że generalnie... Aha, sprzedaż jagód na dzień 700. Dobra, to może nie. Może jednak czymś innym będziemy handlować. Czymś, czego mamy dużo. Kapusta na pewno. Bo kapusty to my mamy bardzo dużo, także luzik. Kapustą możemy handlować. Co jeszcze jest takiego, co u nas zalega? Czego mamy bardzo dużo i możemy się tego pozbyć? Myślę, że to by było na tyle. Później będziemy tu sprzedawali, jak w prawdziwym skupie na butelki, alkohol. O, później monopolowo otworzymy. Właśnie, świetny pomysł. Świetny pomysł. W każdym razie, dobra, to ustawmy może tą kapustę, żeby sprzedawali. Może jakieś, nie wiem... 60% powiedzmy, niech będzie. I myślę, że jeszcze sprzedamy sobie troszeczkę owoców. Dobra, powiedzmy tyle, żeby nie wyprzedali tego wszystkiego na jeden dzień, prawda, na jeden raz. No i sztos. Jagód co prawda prawie w ogóle nie mamy, no ale spoko. W drugim sklepie ustawiłem surowce. No i jako, że surowce, no to myślę sobie, że moglibyśmy zacząć handlować na przykład ziarnami. I nie wiem tak naprawdę, czy... Kurczę, nie jestem w stanie nawet zobaczyć. Czekaj. Stragan z żywnością. Weź, ja ci zmienię to. I ustawimy ci właśnie na może zasoby. I powiedz ty mi, ile ty byś tego sprzedawała, czy sprzedawał, bo nie pamiętam, kto tu pracuje, na dzień. Jesteś w stanie mi sprzedać... O kurczę, całkiem sporo. 63 sztuki siemia lnianego na dzień. I da to 315 zysku. Kurczę, postawiłem te trzy stragany. Zaraz się okaże, że tak naprawdę one są bez sensu. To może inaczej. Przerobimy cię na, powiedzmy, narzędzia. No i tak, na pewno chciałbym sprzedawać łuki. Aha, w ogóle patrzcie to. Jedną sztukę sprzedaję na dzień i 47 monet. A jak ja bym to sprzedał
Ja bym to sprzedał w magazynie, to ile my za to dostaniemy? Znaczy tu w magazynie, jak ja bym to sam sprzedawał, to ile my za to zgarniemy siano? Tak, troszeczkę to trwa. O, jest łuk. Za 90. No to 45 przy sprzedaży, no to ta sama cena. Dobra, to w takim razie nie jest aż tak tragicznie. No ale dobra, sprzedawajmy może te łuki. Okej, myślę, że moglibyśmy sprzedawać jeszcze pałki, które zaraz tak naprawdę zlecę, jeżeli chodzi o produkcję. Na pewno możemy sprzedawać te wszystkie drewniane bełty. Właśnie, drewniane bełty możemy sprzedawać. I moglibyśmy jeszcze sprzedawać proste pochodnie. No i spoko. Czyli już mniejsza intensywność pracy. Ło! To serio można przyciskami jeszcze na klawiaturze robić? Okej. Okay. Okej. Okay. Sztosik. Dobra, no to w każdym razie tak będzie wyglądała. No, tak będzie wyglądał, przepraszam. Ten nasz stragan, w którym będziemy sprzedawali póki co surowce, w sensie narzędzia. Przynajmniej na chwilę obecną. No i przez ten odcinek poprzedni wykupiłem trochę technologii, a konkretnie mówiąc, wykupiłem. Ojej, gdzie to było? Pałkę wykupiłem, na pewno. Myślałem jeszcze nad tym, żeby sprzedawać jakieś przedmioty typu ubrania i tak dalej, ale w gruncie rzeczy doszedłem do wniosku, że to nie wypali z uwagi na to, że my nie mamy przecież chyba pracowników nawet, jeżeli chodzi o produkcję. Jeżeli chodzi o warsztat, w warsztacie kogo my mamy? Samą Amelię. Sama Amelia tworzy drewniane fiolki, gliniane fiolki oraz proste pochodnie, czyli to, co powinno iść na sprzedaż. Jeżeli chodzi o szwalnię, w szwalni póki co pracują tylko i wyłącznie nad lnianymi nićmi i workiem, także no, na razie z ubraniami się wstrzymujemy. Druga szwalnia właściwie przerabia lniane nici i lniane tkaniny. Myślę, że to jest słaby pomysł. Weźmy to, zmniejszmy do 35, powiedzmy, procent. I zacznijmy może tworzyć, powiedzmy, futrzane peleryny. Kurczę, mało tego będzie właśnie wychodziło. No i to jest najgorsze, kurde, że tego bardzo mało wychodzi. Dlatego myślę, że moglibyśmy. Dobra, całkowicie zejdziemy do zera te lniane tkaniny. I faktycznie damy futrzane peleryny na maksa? Jedna sztuka na dzień, ok. No to jeszcze, żeby robili, powiedzmy, spodnie. No i dobra. Czyli jeden sklep już będziemy mogli kolejny z ubraniami postawić. No ale właśnie, nie mamy nikogo, kto będzie tworzył drewniane bełty. Nie ma nikogo, kto będzie tworzył pałki. Także no generalnie jest troszeczkę lipa. To nawet bym powiedział, bardzo jest słabo. Dlatego musimy iść i szukać kogoś, kto będzie mógł pracować jako rzemieślnik. I w gruncie rzeczy, jeszcze tak coś, co miało miejsce, to to, że ogarnąłem te pola. No i usunąłem te duże tutaj, z tej strony, i zleciłem budowę kilku mniejszych. Tak, tu możemy za. Nic nie widać, pewnie się domyślam. Ale tak, tu zleciłem takie mniejsze pola. Chyba 3 albo 4 nawet tutaj są. Póki co jeszcze nie są obsiane chyba niczym. Zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam. Nie, wszystko jest obsiane pszenicą i żytem i to tak na zmianę. Także myślę, że przyszły rok będzie całkiem obfity w plony. Tutaj usunąłem też to jedno takie gigapole, które tu było. I zleciłem budowę jednego mniejszego oraz tutaj jeszcze takie jedno. Postanowiłem, że postawię i zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało w okresie kolejnym. No, na kolejny rok po prostu. Czy oni faktycznie się wyrobią ze zbieraniem tego wszystkiego, czy nie do końca. No i czekam, aż oni to pole po prostu oczyszczą, bo tutaj jednak jest 180 pól do ogarnięcia. Także no, mam nadzieję, że sobie dadzą radę. I w momencie, kiedy oni już to zrobią, to chyba zrobili w ogóle. Czy nie? Niecałe. W momencie, kiedy oni to zrobią, no to po prostu już usuniemy to pole i zbudujemy te mniejsze, czy też wyznaczymy teren pod mniejsze. To pole myślę, że jeszcze jest do ogarnięcia bez żadnych problemów. Także dobra. Jeżeli chodzi o to, co tam było? Jeżeli chodzi o to, no to byłoby na tyle, co robiłem na tym odcinku chyba. Nie, czekajcie, przepraszam, okłamałbym was. Nie chciałem tego.
Byłem jeszcze tak naprawdę w kilku miejscowościach, poszukałem, kogo możemy ewentualnie zatrudnić i znalazłem parę osób, które wysłałem do pracy w polu, przynajmniej póki co. No i dodatkowo jeszcze mamy tutaj taki jeden questik. Wziąłem oczywiście parę questów jeszcze po drodze, no ale mamy taki jeden questik, a mianowicie musimy iść do Hornicy. Musimy iść do Hornicy z uwagi na to, że tam jest Herold, z którym trzeba pogadać. I mam szczerą nadzieję, że ten Herold nie będzie znowu chciał, bo córka króla się hajta, panie, daj pan pieniądz. Bo będzie dramat. Także no, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które miały miejsce, a które się niestety nie nagrały. No i coś, co jeszcze jest, bo zapomniałbym. Dziennik, stare łachmany. Czy ja mam wszystko? Mam wszystko, tak. To od razu możemy wykonać tego questa, albo raczej go oddać po prostu. Jedźmy do Borowa właśnie. W Borowie wziąłem questa właśnie na stare łachmany. Gdzieś po drodze, tak szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam gdzie, chyba w Branicy albo Paranicy to kupiłem. Tam 4 sztuki lnu i 9 skór, także easy. Bez żadnych problemów było. Kurczę, nie lubię tak jeździć w nocy. Dobra, podejrzewam, że wy też ledwo co widzicie, także myślę, że dojedziemy na miejsce i będziemy się słyszeli już po prostu przy oddawaniu questa i w momencie, kiedy będziemy już w Hornicy. Kto ma tego questa? Ogólnie też świetnie, bo wybrałem się na jakąś wyprawę, nawet nie wziąłem ze sobą rzeczy do jedzenia. No ale dobra, mam to, czego potrzebowałem? Tak, proszę. Dziękuję bardzo. No i super. Sprawdzałem tutaj tak naprawdę tych ludzi, którzy tu byli i stąd chyba jedną osobę właśnie zrekrutowałem między innymi. Niestety strachy na wróble dalej są puste. Nie zrespiły się. Także no tutaj już jest troszeczkę lipa. Dobra, ja się wracam do naszej osady, wezmę coś do żarcia. I słyszymy się już w samej Hornicy albo podczas polowania na wilki, bo mamy też właśnie questa na to, żeby te wilki zniszczyć. Tak, mądry ja. Żeby te wilki po prostu upolować, także no słyszymy się już naszym ciekawszym. Ogólnie to mam też taką cichą nadzieję, że ten cały Herold nie da nam jakiegoś questa, który będzie... Mam też taką cichą nadzieję tak naprawdę, że ten Herold nie da jakiegoś questa, który będzie trwał nie wiadomo ile. Albo raczej, że zrobienie go nie będzie wymagało od nas powiedzmy, nie wiem, 2 dni albo 3 dni. No bo przyznam szczerze, że trochę czasu chciałbym poświęcić również na crafting. Z uwagi właśnie po pierwsze na to, że mamy sklepiki już, hej, więc można troszeczkę pohandlować delfiny biznesu i te sprawy. Albo w gruncie rzeczy potworzyć jakąś odzież. Odzież, którą też będzie można przehandlować. I tu mam na myśli to, że nie będę z nią jeździł i ją handlował, tylko po prostu wykorzystam do tego celu te stragany. No ale żeby tak naprawdę te stragany w pełni móc wykorzystać, muszę znaleźć jeszcze kogoś, kto będzie po prostu pracował w tych straganach. No i oczywiście potrzebujemy jakiegoś kogoś, kto będzie zajmował się produkcją. Także myślę, że ze 2 rzemieślników jeszcze musimy znaleźć, przynajmniej. No, mamy takie małe wyzwanie w tym momencie, w gruncie rzeczy. Dobra, bo chyba kierunki pokiczkałem troszeczkę, czy nie do końca. Szybki zapis na wszelki wypadek, bo to nigdy nic nie wiadomo. Zwłaszcza w moim wykonaniu to nigdy nic nie wiadomo. O, wóz! Sztosik. Co mamy w wozie? No, posuń się, dziękuję. Tu nic, ale mamy tak, wino wiśniowe, wino jabłkowe. Butelka na wino, też spoko. Tu mamy jakieś buteleczki jeszcze, winko gruszkowe, sztosik. Kamienne strzały, niby nic, zawsze fajnie to mieć. Co się dzieje? Czyżby twój koński zmysł coś wyczuł? Tu jeszcze coś jest. Ej, nie mogę tego podnieść, o nie! Ale ewidentnie coś tu leży. Chyba trucizna jakaś. Ale lipa. Bardzo niefajnie. Dobra. Nie da się tego podnieść, trudno się mówi, żyje się dalej. Dzięki ogólnie za informację o tym, że... Boże, to było chyba w 40 odcinku. Bo nagrywam ogólnie na zapas. Dzięki ogólnie za informację chyba w 40 odcinku właśnie odnośnie tego, że podniosłem wszystko poza workiem, który po prostu olałem. O, kurczę, no, sorki, ale totalnie go nie zauważyłem.
O, shit! Jeszcze dwa niedźwiedzie tutaj, serio? Róbcik, widzę, się nie pierdzieli w tańcu i po prostu przez góry, przez wszystko przejeżdża. Róbcik ma gdzieś zasady. Co tam grawitacja? Co tam w ogóle jakieś zasady fizyki? O kurde, zapomniałem, że jesteśmy na terenie wilku. Zdołałem uciec? Zdołałem uciec. Ale sztos! No jakbym tutaj tuptał sobie z buta, to myślę, że no nie zdołałbym uciec przed nimi. Ale zobaczcie, jak jest pięknie, kurczę. Świetny jest klimacik w tej grze, szczerze powiedziawszy. No i jesteśmy jednocześnie w Hornicy. Siema wszystkim. Szkoda, że ten typ ogólnie tylko w Hornicy się spawnuje. Chyba to jest powód tego, że na przykład nie ma już u niego staw Ghostowi, czy po prostu on tak się respił tutaj. Mamy tu Lubarta. No nie, bo tylko łowca. Mamy jeszcze ciebie i ty będziesz posem, jeżeli chodzi o tworzenie przedmiotów, także ciebie zobaczymy, weźmiemy i pójdziesz sobie pracować jako kowal, myślę. Brak budynków, żartujesz? Da się ją wyrzucić z naszej osady? Tak. Dziękuję. Pole Mira została zrobiona. Pała. Nie, generalnie przykra sprawa, no ale sorki, nie mam żadnego domu wolnego. Także no, przykro mi. Myślę, że butelki i tego typu rzeczy jednak będziemy sprzedawali u nas w osadzie. Lniane nici też, dobra, sztos. Miedziane bełty to tam mniejsze o większe. No, nie mam za dużo rzeczy na sprzedaż, niestety. Goodbye. Ale sprawdźmy, czego chce... Szybki zapis. Czego chce ten herald cały. No. Siema, się ubrałeś, pstrokato. Szybki zapis. Tybald. Witaj, jestem tu z rozkazu Jego Królewskiej Mości, króla Maksymilian I Chciwego. Mam zadanie dla mieszkańców tej doliny. Oj Boże, proszę cię, nie mów mi, że potrzebujesz pieniędzy, bo normalnie cię kopnę. A czy wiesz, co myśli o mnie król? Król jest zadowolony z twoich poczynań. Okej. A czego potrzebuje? Po wojnie w królestwie brakuje pieniędzy. Król potrzebuje więcej pieniędzy, aby odbudować zniszczone część kraju. Dobra, zbiorę. Wspaniale, czekam na twoją dostawę, bla bla. Czekaj. Ile tego chciałeś? Nie, nie było napisane, ile chciałem. Czekaj, ja to wczytam. Typowo zepsułem wszystko, kurczę. Tybald, mordo. Ile lat ma nasz król? Nasz król ma 29 lat. No to niech się weźmie za robotę czy coś. A wiesz, co o mnie myśli? Jest zadowolony. Sztos. A czego potrzebuje? Dobra, zbiorę trochę monet. Ile on ich potrzebuje? 5000! Ja mam w dupie te punkty dynastii, kurczę. Ja mam to w poważaniu, mordo. 5000 monet! Udław się tym, serio. Jedyne, czego potrzebuję, to pieniędzy. Bo to po pieniądze i po pieniądze. Co ja jestem? Co, myślisz, że ja śpię na pieniądzach? Strasznie niefajna sytuacja. Naprawdę mi się to nie podoba. Ale tak sobie jeszcze myślę, że musimy upolować te cztery wilki. No to sztos, no to jesteśmy w stanie to zrobić. I to zaraz nawet. No i tak myślę nad tym, co można byłoby jeszcze porobić, jeżeli chodzi o jesień. No i tak jak mówię, na pewno chciałbym troszeczkę pokraftować. Na pewno chcę się wybrać. Na pewno chcę się wybrać do kopalni i zorganizować trochę miedzi oraz cyny, żeby potworzyć narzędzia z brązu. Ale również... Kurde żubry. Żeby potworzyć trochę narzędzi z brązu, no ale również chciałbym...
Właśnie. Chciałbym coś na sprzedaż porobić, jakieś narzędzia, jakąś broń czy coś. Myślę, że to by był dobry pomysł. I sorry, że tak idę dziwnie, ale generalnie pamiętam, że tu gdzieś. Dobra, pójdę z buta. Że tu gdzieś się po pierwsze respili bandyci, to raz. Może mnie puścić, dzięki Rupert. Że po pierwsze to się tu respili bandyci, a po drugie gdzieś tu był skarb kiedyś. Ale kurczę, bandytów to ja tu nie widzę. I skarbu, kurczę, to ja też tutaj nie widzę. Ale lipa. Chyba, że to wyżej. Nie no, tutaj gdzieś było. Kurczę, szkoda. No nic, dobra. Idziemy zapolować na te wilki. No i tak jak mówię, później będziemy mogli się przejść właśnie do... Później będziemy się mogli przejść do kopalni, na pewno. Żeby troszeczkę pasy zebrać. Ale ten gościu dalej coś chce od nas? Nie no, widzę, że zniknęło to powiadomienie, że on chce coś, ale na mapie cały czas go zaznacza, nie wiem po co. Mordę, ja cię już widzieć tutaj nie chcę. Weź, idź mi stąd najlepiej. W tamtych czasach naprawdę musiało być przerąbane być takim gościem, który przychodzi tylko i wyłącznie po pieniądze dla króla. Do ludzi, którzy tego króla nawet w życiu na oczy nie widzieli. I tak wiem, gdzieś tam był ten król w trakcie, jak żeśmy u niego sta wyganiali, że mogłem go zobaczyć i zostać właśnie tym całym kasztelanem tego wszystkiego. Tego całego bajzlu, jaki tutaj jest, no ale niestety umknęło mi to. Ale, patrzcie, jak tu ładnie jest w ogóle. Sztosik. Zejdziemy na dół, bo tutaj z tego, co kojarzę, kiedyś znalazłem coś. Patyki, ryc, to mnie nie interesuje. Też nie. Mech. Liczyłem na jakąś skrzynię czy coś. No szkoda. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Tutaj, czy... Te wilki są tam. Gdzieś przy tym moście tutaj, prawda czy nie, prawda? Chyba mi... O, śmignął mi jest. 1-0. Gdzieś go słyszałem. Gorzej, że nie wiem gdzie. I tego właśnie nie lubię w tej grze. Że one są strasznie głośne. Ale nie wiadomo gdzie są. Dobra, na spokojnie, Wresik, na spokojnie. Gdzie one zazwyczaj były? Tam były, dobra, bo o kurde, ich tam trochę jest w ogóle. Ja może to zrobię taktycznie. I zajdziemy ich od strony. O, geniusz. Geniusz zbrodni po prostu. Dobra. Tak zrobimy. Przejdziemy to z tej strony. Cyk. Cyk, cyk, śmyk. Przejdziemy to tu. Tyk. Okej, dobra, tam jednego widziałem, ale na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze to. Tu nigdzie nic nie widzę. To też nie za bardzo. No ale tu jest. Są dwa na. Dobra, dwa już padły. Kurczę, powiem nieskromnie, coraz lepiej to idzie. Coraz tak bardziej sprawnie. Trafię go jeszcze raz. Kurde. Wykrwawi się chociaż? Gdzie to? Ici kici, taś taś. Nocne wycie, porozmawiaj zero gniewa. Dobra, quest z bani. Ej, bo słyszałem go. Normalnie go, kurczę, słyszałem.
Gdzie jesteś? Wychodź, praniu. No, gdzieś go słyszę, kurczę. Tu jesteś, cześć. Dobra, ja pochwaliłem za bardzo, no już nie idzie mi tak sprawnie jak wcześniej. Ej, 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 no ale czemu ty strzałę wyrzuciłeś? Co jest? Czemu jej nie podniosłeś? Jest, dobra, to trochę kurczę postrzelałem, szczerze powiem. Wytępiliśmy naprawdę całkiem niezłą watachę. Szkoda mi piesków, ale jednak kurczę, no. O, żelazna strzała, sztofik. Tu jeszcze leży jakaś chyba, prawda? O kurde, tam na dole. Aha, bo tu w wilku jest wbita, no dobrze. Dobra, no to co? Questa mamy z bani, wilki upolowane. Róbcik, gdzie jesteś? Robert. Och, tu biegniesz. Patrzcie, jak hasa wesoły, szczęśliwy, że przeżył. Dobra, to myślę, że wracamy do naszej... Nie, może nie, najpierw oddajmy questa. Tak, zawczasu oddamy questa. I wróć, czekaj, kurczę, co ja w ogóle robię? Przejedźmy się jeszcze może do tej jeziorice. Bo w leśnicy jeszcze nie byłem, w jeziorice również nie. Czy jest sens tam jechać? Chyba nie za bardzo, chyba jednak poświęcę czas na to, żeby wytworzyć trochę rzeczy i pokopać w kopalni i w ogóle ogarnąć to wszystko. I być może uda się znaleźć jakieś obozowisko albo coś. No ale najpierw oddajmy questa i zobaczymy co dalej. Ej, właśnie, przecież kiedyś jeszcze było coś. Jakaś skrzynka chyba, czy coś tam. Prawda to, czy nieprawda to? Może i nie skrzynka? Ale znalazłem jakieś obozowisko, dobra. A nikogo tu nie ma. I wilk jest. Mordo, co ty? Gdzie z łopatą do wilka oszalałeś? Patrzcie, jaki snajper. Dobra. Nie widzę tu żadnego innego. Dzień dobry. A tak tylko przyszedłem zobaczyć, co tu się dzieje. Macie może państwo coś fajnego? Nie wiem, coś co będę mógł sprzedać na przykład, albo użyć. O, 50 monet, nawet lepiej. Ale tak widziałem już tą chochlę, która tam leżała. A, czy coś tutaj leży? No niezbyt. Gliniana misa, spoko. Drewniana łyżka, spoczko. No i to chyba tyle. Dobra, ja tu niczego więcej już nie widzę. Chodź, róbcik. Skąd ty przybiegłeś? Coś ty? Jakby ktoś chciał w tej okolicy się respi ten obóz. A my jedziemy jeszcze wzdłuż rzeki, bo podejrzewam, że coś tam musi być. Daj mi żyć. Szybki zapis na wszelki wypadek. Bo tutaj wodospad jest, prawda? Prawda, dobrze. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, śmyk, zjechane. W ogóle jeszcze jest taka jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, ale generalnie to... całkowicie... O, tam widzę obóz na dole. Całkowicie mi to wyleciało z głowy. Kurczę, a powinienem na początku o tym wspomnieć. Stała się rzecz niebywała. To znaczy, z mojej perspektywy to jest rzecz niebywała. Kurczę, świetna jest ta okolica. Naprawdę mi się to podoba. Ale stała się rzecz niebywała. Otóż wyobraźcie sobie,
że jakimś sposobem, jeżeli chodzi o liczbę subskrybujących osób, to liczba subskrybentów wzrosła i zarazem przekroczyła liczbę 100. Kurczę, ja, wiecie, no generalnie ja już byłem kiedyś tam w szoku i mówiłem o tym niejednokrotnie, jak to przekroczyło liczbę tam 25, później 50 i teoretycznie. Dziękuję, że wierzyliście w ogóle w to wszystko i w to, że będzie ta setka, że ogólnie to będzie jeszcze więcej i tak dalej. I ja to wiem i ja za to dziękuję, ja to doceniam, ale ja bardziej to odbierałem jako takie hehe, zobaczysz, jeszcze tak będzie, ale to takie no bez wiary w to, tak? A jednocześnie, kurczę, okazało się, że za każdym dniem praktycznie, z każdym jednym kolejnym odcinkiem jakby, no, moje oczekiwania są cały czas... brązowa siekiera, panie. Są cały czas tak naprawdę pokonywane po raz kolejny, tak? Pokazujecie mi z każdym jednym odcinkiem, że bardzo się myliłem i że powinienem zacząć wierzyć w to wszystko jeszcze bardziej niż do tej pory wierzyłem, bo kurczę, no naprawdę cały czas przekraczacie kolejne granice. I jestem z tego bardzo dumny i dziękuję wam za to, że jesteście razem ze mną i dziękuję wam za to, że ogólnie tak bardzo mnie wspieracie w tym wszystkim. Refleksyjnie, całkiem spoko. 95 monet też sztos. Dziękuję za to, że w ogóle no, wspieracie mnie tak bardzo w tym wszystkim. No, to jest naprawdę, naprawdę mega i szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. I czego bym nie czuję, że czego bym nie powiedział, to i tak to będzie zbyt jakby mało wartościowe dla was, czy zbyt takie, no... Nie znam wystarczająco ładnych słów, żeby wam powiedzieć, jak bardzo jestem zadowolony z tego i zszokowany jednocześnie. Chyba nie ma nawet takich słów, żeby mogły to opisać, ale w każdym razie, no... Po prostu serdecznie i bardzo wam z tego tytułu dziękuję. I naprawdę cieszę się, że to się rozwija w takim tempie i że jesteście cały czas razem ze mną. Że gramy sobie razem i cały czas tak, wiecie, no, chcecie mieć wpływ jakby na ten kanał. I widzę to z każdym komentarzem, z każdą jakąś tam łapką, z subskrypcją i tak dalej. I widzę, że w gruncie rzeczy podoba wam się to, co, no, to co robię, że po prostu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Róbcie, chodź tu, bo mi słów brakło i mnie troszkę zatkało. Chodź tu. Jedziemy oddać questa. Prawda. Jarogniewa, ja nie wiem, czy ty te wilki słyszałaś, ale ja jej kornicy ubiłem, także nie wiem, czy jest okej. Och, co za ulga, dziękuję ci bardzo, zrzuciliśmy się, przygotowaliśmy nagrodę, proszę weź to. Pochodnia, 5 razy strzał, no sztosik, mi to się podoba nawet. Nie będę narzekał tak naprawdę. Respcie się. Będę bardzo wdzięczny za to. Ty też. No dobrze. Dobra, wiecie co, bo tak ogólnie teraz ogarnąłem, a że w gruncie rzeczy to ten odcinek już troszeczkę będzie trwał. Zatem, no ja będę się z wami powolutku żegnał. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście. Dziękuję jeszcze raz za to, że ciągle gramy razem, że wpływacie na ten kanał, że wierzycie i naprawdę, naprawdę dziękuję wam bardzo. Robicie świetną, świetną robotę, nawet jeżeli sobie nie zdajecie z tego sprawy. W każdym razie to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Grał z wami Avres, trzymajcie się i do następnego, hej!